Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Umowa z WTS-em Spartą Wrocław będzie obowiązywać w sezonie 2017-2018 i ma opcję przedłużenia współpracy na kolejne lata. Szefowie wrocławskiego klubu są zachwyceni faktem, że udało się ściągnąć do stolicy Dolnego Śląska Dobruckiego. Podkreślają, że to najlepszy lub jeden z najlepszych obecnie trenerów w kraju. Betard szybko zbudował skład na rozgrywki 2017, bo już teraz można mówić, że jest on praktycznie zamknięty. Do tegorocznej ekipy dokoptowano Andrzeja Lebiediewa i Oskara Bobera. Te dwa nowe kontrakty to myślany wybór. Jest już we Wrocławiu mocna ekipa, ale by się rozwijać, trzeba prowadzić długofalową politykę kadrową. Lebiediew urodził się w 1994 roku. Od lat uważany jest za największą nadzieję łotewskiego żużla w polskiej lidze. Po raz pierwszy zaprezentował się jako 16-latek. Dwa lata później debiutował już w zawodach z cyklu Speedway Grand Prix. Ponownie zaimponował w debiucie, startując z dziką kartą, zdobył 9 punktów. Stały rozwój potwierdził także w minionym sezonie, w którym okazał się absolutnie najlepszym zawodnikiem w naszej pierwszej lidze. Bober natomiast jest 3 lata młodszy od Lebiediewa. Ligową karierę rozpoczął od startu w barwach GKM-u Grudziądz, z którym wywalczył awans do Ekstraligi, a rok później powrócił do Lubina, z którego pochodzi. Później jeździł jeszcze w Orle Łódź i może się pochwalić, że był najskuteczniejszym juniorem pierwszej ligi. To nie koniec dobrych informacji. Miło nam też poinformować, że Sparta przedłużyła umowę z Tomaszem Jędrzejakiem na 2017 rok. Dla popularnego Ogóra będzie to już 12 sezon we wrocławskim klubie. Kapitan w sumie wywalczył dla WTS-u już 1307 punktów. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.